Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj pogadamy o najlepszym zawodniku na świecie. Według mojej osoby to jest najbardziej precyzyjny gracz, jakiego widzę na parkietach w siatkówce. Jaki zawodnik się obija o uszy, ciągle go pełno i w każdej drużynie, jakiej gra, zdobywa albo złoty medal, albo srebrny medal, albo brązowy medal. Oczywiście dzisiaj porozmawiamy sobie o najlepszym zawodniku na świecie, Wilfredo Leonie Kubańczyku, który teraz gra dla Polski. Ale przed tym filmem, jeżeli jesteś nowym widzem na tym kanale, ten czerwony przycisk na dole, klikaj go, bo naprawdę niewiele brakuje do 500 subów, gdzie naprawdę to da mi wiele możliwości. Ty nic nie tracisz, bo to jest sekunda, dusisz, zapominasz o temacie, a mi naprawdę może się przydać. I z góry dziękuję za pomoc. I z góry dziękuję tym osobom, które już dały tą subskrypcję kanału. Jesteście wielcy. Dla was oczywiście to wszystko robię. Ale dzisiejszy temat to Wilfredo Leon. Najlepszy siatkarz na świecie? Według mojej osoby. Na początku przypomnijmy statystyki Leona. Leon, jak już był młodym chłopakiem, miał chyba 16, 17, 18 lat, zadebiutował reprezentacji Kuby i już na pierwszych turniejach pokazywał się z genialnej strony. Oczywiście ta Kuba kiedyś miała Juan Torrene, Leala, Diaza na rozegraniu, Hernandeza na ataku, Pierzuelo, wielkich, wybitnych Kubańczyków, ale Leon na tle tych swoich kolegów pokazywał największą formę. Warto przypomnieć to, że przecież Leon był wicemistrzem świata w 2010 roku. Dzięki niemu właśnie Kuba zdobyła największy sukces jak dotychczas swojej kariery. I Kuba, widzimy, że już odeszły te gwiazdy. Leon Kuba nie istnieje, nie ma już takich wielkich gwiazd. No naprawdę, Leon to jest wybitna postać. Oczywiście, później Leon miał problemy. Zaniechał siatkówkę i najlepszy transfer, jaki mógł zrobić Zenit Kazań, wziął do siebie Leona i on grał tam, nie wiem, 5 albo 6 lat i zdobył wszystko, co szło do zdobycia z Zenitem Kazań. Warto przypomnieć, zaraz przypomnimy statystyki Leona. 4 puchary Rosji, 4 mistrzostwa Rosji, 4 razy Ligę Mistrzów, raz klubowe mistrzostwa świata i teraz jak gra w Perugii, Puchar Włoch i wicemistrzostwo Włoch. Według mnie to jest najlepszy siatkarz, bo to nie chodzi o to tylko, że on jest siatkarzem, ale to, co on daje na boisku, rozgrywającym, pomoc na przyjęciu, środkowym, on daje pewność. Jeżeli rozgrywający rozegra do Leona, może być pewny w 90%, bo zawsze jakiś może być przypadek, zostanie zablokowany, ale w 90% Leon kończy piłki. Największym jego atutem oczywiście jest zagrywka, to chyba każdy wie. Zagrywka to jest Leona, jest potężna. Kto ogląda mecze Perugii, czy oglądał Zenitu Kazań, czy oglądał mecze reprezentacji Kuby, czy teraz Polski, wie, że Leon na zagrywce to jest najlepszy gracz na świecie. Tylko Leon potrafi 7 piłek pod rząd zakończyć asem. I to nie chodzi tylko, że asem przypadkowym. To jest tak mocna piłka, że na przyjęciu i na libero nie są w stanie przyjąć tej piłki, bo to jest tak trudna piłka. I kolejnym jego właśnie atutem według mnie jest to, że właśnie Leon potrafi, kurwa, kończyć takie piłki, że to się w głowie nie mieści. Leon to jest legenda w siatkówce. Leon to jest naprawdę potwór, który atakuje. On atakuje tak skutecznie, oczywiście na siłę, ale tak precyzyjnie i tak mocno i ma taki zasięg rąk. I ta piłka naprawdę robi tyle spustoszenia po drugiej stronie, że to jest niesamowite. Oczywiście Leon też jest zablokowany, bo to jest normalne, nie jest robot. Ale 90% to jest skuteczne. Największy jego problem, na czym musi pracować, to jest przyjęcie. Według mnie Leon ma problem z przyjęciem. To według mnie jest najgorszy jego atut. Ale to nadrabia właśnie atakiem i zagrywką. Przyjęcie jest trudne, ale poradzi sobie poradzić w ataku. I potrafi, nawet jak przyjmie słabo, rozgrywający do niego rozegra, to i tak Leon kończy trudne piłki. Właśnie kolejnym atutem też jest kończenie trudnych piłek. Niekiedy rozgrywający rozgrywają słabo. Czy to Fabian, czy to Deczeko, czy jakieś Budko, czy kiedyś Jerezuelo, albo Diaz. Rozgrywali przeciętnie jakieś mecze. Ale pomimo właśnie tych umiejętności Leona, Leon potrafił wejść na wyższy poziom i potrafił odwrócić losy meczu. No tak było chyba 3 lata temu, albo 2 lata temu, jak grał finał Lubecz i Witanowa kontra Zenit Kazań, to był ten Final Four jeszcze. Przecież Zenit w 5 secie dzięki Leonowi zdobył mistrzostwo, bo tak Lube już prowadziło chyba 13 do 10, czy tam 14 do 12. To Leon swoimi zagrywkami potrafił utrzymać wysoki poziom. I kolejny atut to jest wysoka odporność na stres. To, co on przeżywał w reprezentacji Polski. Oczywiście z Polską nie osiągnął jeszcze nic. Na razie są brązowy medal, wicemistrzostwo w Pucharze Świata. Nie wygrał żadnych wielkich turniejów. Tu kibice mogą mieć lekki znak zapytania, czy Leon tej reprezentacji jest potrzebny, czy nie.
Ja uważam, że bez niego też byśmy sobie radzili, ale jak mamy takiego gracza i przy takim graczu jak Szalpuk, Bednosz i ci inni wybitni zawodnicy mogą dorastać i mogą się oduczyć od geniusza siatkówki, same plusy. Leon gada genialnie po polsku, Leon jest znakomitym człowiekiem, Leon jest fantastycznym graczem i to przede wszystkim daje reprezentacji Polski znakomity handicap. Oczywiście nie wygrali mistrzów Europy, nie wygrali Pucharu Świata, ale to nie ma znaczenia, bo i tak są w czołowej trójce, w czołowej czwórce. To jest właśnie fajne, nie zawsze będziesz wygrywał, sam Leon meczu nie wygra, ale Leon podnosi jakość gry. Leon jest najlepszy na świecie i Leon gra dla Polski. Nie wiem, czy może być coś lepszego w życiu dla Polski, że Polska podpisała kontrakt z Leonem. Oglądając go na trybunach, w telewizorze, będąc w szatni, mieć takiego kozaka, to jest taki Leo Messi albo Cristiano Ronaldo piłki nożnej. Jeżeli masz takiego kozaka w szatni, że jak jest na przykład Fabian czy Grzesiu Łomacz rozgrywają, oni wiedzą, że w trudnych piłkach Leon może się pomylić, ale jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że właśnie ten gracz się pomyli i zawsze będą grali do niego. Dlatego cieszmy się, że my w Polsce przeżyliśmy takiego człowieka, że mamy Leona, bo na pewno Rosja czy inne państwa złożyły na pewno, szczególnie Rosja, bo wiadomo, że on mógł grać w Rosji, złożyły na pewno bardziej korzystną ofertę niż ma w Polsce. Jestem o tym śmiertelnie przekonany, bo każdy chciał mieć Leona, ale Leon wybrał Polskę i to jest prawdziwy, może nieprawdziwy Polak, ale jest Polakiem, jest najlepszy na świecie. Cieszmy się, że mamy Messiego i Cristiano w naszej reprezentacji, a może kiedyś w lidze, bo jestem przekonany, że Leon mieszka w Rzeszowie, będzie chciał kiedyś zagrać w Polsce i właśnie może na Podpromiu założy koszulkę Rzeszowa i tam będzie zdobywał punkty. Dlatego ja uważam, że to jest najlepszy gracz na świecie. Jeżeli wy macie inne zdanie, komentarze po to są, aby ja wam odpowiadał, abyście zadawali pytania. Czy wy też uważacie, że Leon to jest najlepszy na świecie? I kto jest w stanie dorównać Leonowi? Bo ja rozumiem, że Juan Torena, Leal, znowu Kubańczycy są genialni, ale czy są tak dobrzy jak Wilfredo Leon? Nie mam pojęcia. Ja uważam Leona za najlepszego gracza na świecie. Ja uważam, że to jest według mnie najlepszy siatkarz i potrafi kończyć naprawdę mega trudne piłki. Dlatego ja go wybrałem, dlatego nagrałem ten film o tym genialnym człowieku i o tym genialnym zawodniku, bo to jest genialny człowiek, genialny zawodnik. Czego chcesz więcej? I mamy go w Polsce, cieszmy się, a nie komentujmy niekiedy bez sensu, bo to naprawdę nie ma sensu. Dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam was już na kolejny film.